Cześć moi drodzy, witajcie, tu znowu Gimpera, to jest The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Troszkę tutaj się poprzestawiało, w sensie narzekaliście bardzo, że kamerka, znaczy nie bardzo, ale narzekaliście, że kamerka zasłania te komunikaty na dole, więc przesunąłem grę na lewo, a kamerkę tak została w tym miejscu, gdzie była. Piszcie, czy tak jest ok, czy woleliście, jak ekran był na środku, nie wiem, coś pokombinujemy, żeby to na pewno było najwygodniej. Wylosuję sobie postać. Postacią wylosowaną jest na dziś Samson. No i zobaczymy, jak mi nim pójdzie. W Isaaca nie grałem całkiem sporo. Mamy od razu Treasure Room. A tutaj jest Little Chad. On nam będzie dawał serduszka. Co kilka pokojów. Okej. No jak najbardziej nie będę na to narzekał. Tu są jakieś pajączki pierwsze. Trzeba będzie pajączki pozabijać. Niestety nie mam bomby, a szkoda, bo tam widzę, że już jest kamień, który może zawierać Spirit Hearty. Samson ma mało zdrowia, więc te Spirit Hearty na pewno w jego przypadku są dosyć istotne. Wypadł mi kluczyk. Wolałbym bombę. Myślę, że wolałbym bombę zdecydowanie. No ale nic, nawet ze dwie. Ojej, Super Envy. A ja muszę z nim walczyć, nie mam bomby, żeby uciec. No dobra, spróbujemy Skurwola pokonać i zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. No co? Mówisz, że jak jesteś niebieski i się trzęsiesz, to sobie możesz? Nic sobie nie możesz. Powiedziałem raz. Rozdupczę cię, gościu. Dobra, ale soundtrack za Isaaca to jest jednak mistrzostwo świata. Tylko trzeba ostrożnie. Nie wolno za dużo główek naraz rozwalić. Coś czuję, że ta walka mi tutaj pół odcinka może zabrać. No i kurwa! Ja kursorem wyszedłem poza obszar gry. I już dostałem. Nie wolno nam popełnić błędu, bo jak raz popełnimy błąd, to zaczynamy na tej walce popełniać błędy cały czas. Ała. Tak przynajmniej mi się to zawsze kończy w moim przypadku. Ja! Nie dać się do rogu. Dobra, mamy już czerwone łzy. Fajnie. Dużo obrażeń, ale to nie zmienia faktu, że i tak będzie bardzo, bardzo trudno. Okej. Na te główki potrzeba po dwa strzały. To jest przerąbane. No ja już nie mam niebieskiego serca też w ogóle. Mam nadzieję, że walka z tym potworem będzie tego warta. God damn it! Okej. Kolejne trzy głowy mnie atakują. O! Blisko było, żebym tam dał się złapać. Dobra, już będzie spoko. Dużo tych przeciwników nie zostało. Jeszcze pięciu dokładnie. Jak się porozpadają te główki. Ja trzeba bardzo, bardzo ostrożnie. Tutaj większość US nie trafia, no ale oczywiście nie chcemy, żebyśmy my zostali przypadkiem trafieni. Jopla. I kurwa Forda i jopla. Okej. Dostałem bombę, ale nie taką cholera, jakbym chciał. No natomiast mam dwa klucze. Także póki co nie martwię się o treasure roomy. Nie martwię się, jeżeli znajdę jakieś skrzynki. Ale i tak, o kurwa, Widow. Mam tak bardzo przerąbane. I to czarna. Ona stawia duże pająki. To jest w chuj groźne. To jest bardzo, bardzo groźne. Potrzebuję, ała. Potrzebuję pozabijać te pająki małe. I mogę zająć się potem wdową. Ała. No ja zaraz zginę tym cholernym Samsonem. Nie ma szans po prostu. Help me. Someone help me. Help me. Koniec, dzięki, dobra. To było w ogóle tak totalnie bez sensu. Nie replay, bo sobie wylosujemy postać po raz kolejny. Beznadziejnie to poszło. Eve. Niechaj będzie Eve. Eva. Avengers Zane. Eve. Lubię, kiedyś jej nie lubiłem, teraz ją lubię. Nie, no w ogóle to było jakieś takie okropne. Straszne, przykre i w ogóle niefajne. Jest kluczyk. Dobziu. Eva ma dwa przedmioty na start, więc... Więc spoko. Zobaczymy, jak tam nam los dopisze, czy dużo soul heartów będzie wypadać i w ogóle. Jak będzie wypadać dużo soul heartów, to dobrze. To jest postać generalnie bazująca na pomyśle soul heartów. Ona dostaje masę bonusów, jak ma pół serduszka, nie? Także jak będzie miała pół czerwonego i dużo zwykłych, to jest mocarna. I to bardzo. No ale najpierw oczywiście trzeba ją doprowadzić do takiego stanu. Co nie jest wcale takie proste. Okej, ogniska porozwalamy. Z ogniska też może coś wylecieć. Ogniska nie wolno skreślać. I co my tu mamy?
Bombfriend, he's greedy. Mamy ziomala, który będzie nam monety podbierał i za te monety wyrzucał różne znajdźki. To będzie okej w sytuacji, w której... A, spadaj. Kilka monet chcę dla siebie. Powyżej 15 będziesz mógł sobie zbierać ile chcesz. Ale 15 chcę mieć zawsze przy sobie, żeby mieć ewentualnie na item w sklepie, no nie? Ale ziomal, który będzie zbierał monetki i dawał nam itemki. I on jest fajny, jeżeli mamy 15 monetek w górę. Albo kiedy nie mamy możliwości latania, ją wtedy zbiera monety z miejsc po prostu, gdzie nam jest trudno się dostać. Pin jest jakimś trudnym bossem, tylko trzeba umieć odpowiednio się tutaj pozycjonować w walce z nim. I to tyle, on ginie bardzo szybko. I też trudno jest mu zadawać nam obrażenia. Trzeba pamiętać, że kiedy on wystrzeliwuje, to możemy strzelać tam to miejsce, w którym strzelał, bo będzie dostawał tam obrażenia. Hou! Okej. Okay. Jestem na jakiej zasadzie działa algorytm, który decyduje, czy on ma skoczyć, czy może strzelić. No okej. Okay. Tak na razie, no to same skoki, przed chwilą strzelał parę razy. Parę strzałów w pysk. A czemu tam skoczyłeś na bok, a nie we mnie? No zawsze powinien mniej więcej w moją stronę skakać, nie? No spoko. Bardzo... Oła, dostałem. No ale dobra, zginął. Deadbird się uaktywnił, super. Dużo niebieskich serduszek. Tylko teraz muszę jeszcze wymyślić coś, żeby zbić te czerwone. Najlepiej znaleźć jakąś Blood Donation Machine, prawda? Tutaj pajęczarze. No bo teraz bardzo, bardzo niedobrą sytuacją, niepożądaną byłoby, gdybym stracił te niebieskie serca, a zostałyby mi czerwone, no to byłoby zmarnowanie szansy. Też powinienem wykorzystać to, że je mam, no ale mniejsza. Crack the Sky, ta to strzela promienie w losowe miejsca na mapie. Okej. Okay. To jest całkiem spoko. Tego używa Isaac na trzeciej formie, jak walczymy z nim w katedrze. Zajrzymy sobie na górę, co my tutaj znajdziemy. Znajdziemy dużo ciałek z pourywanymi główkami. Mam nadzieję nie straci zbytnio... A, odpalę to, zobaczcie. Widzicie? Tak to mniej więcej działa. To jest bardzo okej, kiedy jest dużo małych przeciwników na planszy. Okej, i co mamy? Mamy bombę, świetnie. Jestem jak najbardziej za tym pomysłem, żeby dostawać jak najwięcej bomb. Tutaj spróbujemy kamikadu. Kurwa. Zobaczcie to! Wszystkie skały, kurwa, rozwalili, oprócz tej jednej. To jest jakaś totalna hamuwa. No dobra. Odzyskałem bombę na szczęście. Bam, friendzie pieprzony. No już mi prawie Nikla zabrał. To było niefajne z jego strony. Nie chcę mu dawać na razie pieniążków, bo nie warto. No i liczę na Arcade Room, ale chyba na tych pierwszych poziomach go... Ała. Na tych pierwszych poziomach ciężko będzie go uświadczyć. Czy tutaj... Kurwa, tracimy tutaj niebieskie. Ja myślę, że tylko czerwone to są. Czy tutaj będzie... A, sekrety pokoju już znalazłem. No, okej, w takim razie lecimy na bossa. Niechaj będzie. Zobaczymy, Duke of Lies, także prościzna. Szkoda tylko, że piórko nie naładowane, ale generalnie mając squeezy z poprzedniego poziomu, to to jest łatwizna. Jeszcze Deadbird się uaktywnił, to w ogóle. Nie straj tymi muchami, bo mnie denerwujesz, koleś. Będzie jakiś lepszony Duke of Flies. Czyli jest chyba mniej wytrzymały, a więcej tych much wypuszcza. Takie odnoszę wrażenie. Dobra, Deadbird już tam się chyba do niego dorwał. Tak, dziabie go. Dziabaj go. Te muchy też dziabaj. Okej, no potraciłem serduszka, cholera. Niedobrze. Niedobrze, zdecydowanie źle. Trzeba było pomyśleć na poprzednim poziomie, jak dostawałem to... KURWA! Jak dostawałem te niebieskie serca i skoczyć je sobie zdjąć, bo tam było pomieszczenie, w którym mogłem to zrobić. No nic, mój błąd. Teraz muszę za niego płacić, tym, że nie mam bonusowych statystyk. Kurwa, jak mnie te czerwone muchy denerwują. NIE! AAAAAA! Pizdę jeża! Range up. Zobaczmy co tutaj. Masakra jakaś. Oh yeah! Teraz będę bardzo mocarny, ale to był bardzo niedobry pomysł. A chuj, lecimy tak. To się będziemy pieprzyć. Curse of Darkness, niedobrze. Dobra, i w tym momencie przełączę się na strzałki,
bo strzałki tu są miliard razy lepsze do korzystania z brimstone'a. Bo mysz się błaguje. Spoko, teraz przynajmniej mam pewne... kurwa, teraz mam pewne pół serduszka cały czas. Gnoje wstrętne mnie denerwują. Kolejne czerwone serduszko, które na nic mi się nie przyda w tym momencie. Tutaj nic, muszę pamiętać, że mam to Crack the Sky. Okej. Jeszcze ciebie, paniusiu, świetnie. Wejdziemy tu. O! Nie będę co ta czapa daje, ale fajnie, you feel blessed. Jestem demono-szatanem. Brzmi nieźle. Au! Boże, to było tak głupie zabijać je wszystkie naraz. Kiedy były jeszcze blisko mnie, to jest The Stars, nie pamiętam co robi. Świetnie. Podejrzewam, że to teleportuje do Treasure Roomu. Ała. To się może bardzo źle skończyć. Fuck, nie zabiło ich! Dobra. Gnoju wstrętny. Ja. Dobra. Moneta. Trzeba będzie coś dać Bamfriendowi. Ja spróbuję zajrzeć do sklepu. Mapa i bomba. Okej, okay, o ile mapa by się bardzo przydała, no to wydawanie 5 monet na bombę w mojej sytuacji nie jest jakimś bardzo dobrym pomysłem. Naładujemy laserek. Powyższe nie wygląda przynajmniej jakbym już w nim był. W górę. Cholera głowy Grida. Jestem bardzo w dupie. Okej. Okej. I arena stoi przede mną otworem. Złota skrzynia, spróbujmy. Troll bomba i zwykła bomba. Nie za wesoło. Ale może za przejście tego jeszcze dostaniemy coś. Muligany. Okej. No z brimstone'em jest bardzo łatwo, muszę przyznać. Okej. No to w sumie też bez problemu. Świetnie. Jestem bombę do przodu. Tutaj raczej nic nie znajdę. W takim razie możemy iść na bossa, katakumb pierwszych. Jedno serduszko tylko i naszym przeciwnikiem jest The Fallen. Spoko. On jest bardzo prostym przeciwnikiem, jeżeli umie się na niego grać. To jest generalnie strzał, ucieczka. Aha, i on może jeszcze szarżować. Nie wiem, czy on się potem nie rozpada na dwóch. Tak, rozpada się i to już się zaczyna robić groźne. Chociaż zadajemy im też więcej obrażeń. Kurwa, całe serce zabiera? Ale bieda. Dobra, to spróbuję jeszcze raz w tym odcinku. Nie replay, a... a random. No i naszą postacią jest Isaac D6. Niechaj będzie. Niechaj będzie więc Isaac. Zobaczymy, jak nam pójdzie głównym bohaterem gry The Binding of Isaac. The Inner Eye. O, świetnie. No to czuję zajebiste podejście. Czuję, że już będzie dobrze. Czuję, że już będzie super ekstra. Świetnie, cudownie. Ale pewnie to zjebie. Pewnie tak. Ale bądźmy dobrej myśli. Także jak to będzie ostatnie podejście już. Jeżeli to zjebie, no to ja muszę potrenować przed następnym odcinkiem. Ten triple shot jest po prostu zbyt genialny. Fuck. Chciałem ich koło beczki tam wysadzić. Okej. Okay. Właśnie chciałem zrobić to, co temu zrobiłem. No ale dobra, nic. O, dużo bomb. Super, świetnie, ekstra. Łop. Dobra. Nic ciekawego. Tam jest sklepik. Muszę pamiętać, że D6 mogę też przerzucać temy w sklepy. To jest dosyć ważne. Dobra, idziemy na bossa. Bossem jest Widow. Ale w zwykłej formie, więc w miarę lightowo. Tym triple shotem będę w stanie ją pokarać. Całkiem sensownie, myślę. O, rozwalamy te kokony, rozwalamy.
Purchawy wstrętne. Oła, oła, to jeszcze stoi. Trzeba pamiętać, że te białe to nie zadaje obrażeń, tylko spowalnia. Ała. Kurwy pająki wstrętne. Ja pierdolę, no. Ale to mnie irytuje. To widok jest straszne. Trzeba ją zabić jak najszybciej. Kurwa, no trafiła mnie. Ty pindo. Czemu ona przeskakuje nad wszystkimi moimi pociskami? To jest straszne. To jest bardzo straszne. Teraz zdychaj, no. Dziękuję. Squeezy, świetnie. Jak dla mnie może być. Nie mam nic przeciwko temu. Przejdę się po poziomie. Czy gdzieś nie zostało jakieś serce? Nie sądzę, by, ale... Nie. No dobra, w takim razie ruszamy na następny poziom. Troszkę ciemno jest. Może ja odsłonię żaluzję, co? Bo są troszkę przysłonięte, tak? Zaraz będzie jaśniej. Nie, powinno być już dużo, dużo lepiej, jeżeli chodzi o... O, super. Myślę, że dużo lepiej. Myślę, że świetnie, super ekstra. Skaczemy na dół. Do celaru drugiego. Jak na razie idzie fajnie. Pom pom, pom pom, pom pom, pom pom. To jest zajebisty soundtrack. Uwielbiam tą nutę z podstawowego basementu. Ta celarowa jest taka sobie. Ale basementowa to jest miazga. Kolejny kluczyk dla mnie. Ja oddaj główki strzelające. Ała. Tej pocisk na dole mi się nie wyświetlił, chyba, tak mi się wydaje. Ja może po prostu u mnie jakiś bug graficzny, nie wiem, w oku. Skrzynia, skrzynia, fajna dynia. Tylko pół serduszka tam niestety. Ale już porozwalamy sobie te ogniska. I na pewno gówno wyleci. A nie, dopiero gówno jest tutaj w tym pomieszczeniu, hehe, śmieszne. Treasure room. Co my tu mamy? Nie. Co to jest? O chuj. Ale głupie. Bardzo głupie. Ale, no nie wiem, no spoko. Jest jakiś pomysł. Jeżeli to ma mi też wzmacniać tirsy, to spoko. A nie tylko przeszkadzać w celowaniu. Czy to nie przeszkadza, to troszkę ułatwia celowanie, bo lecą te trzy pociski i one są bardziej... Znaczy większa szansa, że trafią przeciwnika mimo wszystko jest, to prawda. Bo one się w ten sposób gibają. Oj, piżamy, piżamy, niedobrze. Jak się piżamy popodpalają, to będzie w ogóle tragedia. No w sensie robię bardzo wytrzymałe wtedy. I bardzo trudno się zabić. Dobra. No to co, dostaniemy się może tutaj. Jedną bombką. Zobaczymy co tutaj jest, świetnie. Dużo pieniążków. Natomiast zostałem już bez kluczy, więc trzeba będzie nad tym pomyśleć, ale widzę gdzie... tutaj... No. O, jest klucz. Widzę, że tutaj może być sekretny pokój po prostu, no tak, to mi chodziło. No zgadza się. A w związku z tym, że to jest sekretny pokój... O, świetnie. To mogę sobie przejść do sklepu obok. Bez używania klucza. Myślę, że zużycie bomby tutaj będzie dużo lepszym pomysłem. I mamy... Baterię, super. Myślę, że bateria jak najbardziej. I tego już nie mogę przerzucić. Tak, tylko item sklepowy mógłbym przerzucić. No ale spoko. Mam baterię wbitą w łeb. Śmiesznie to wygląda. Myślę, że w trakcie walki z bossem sobie będę mógł tą kostkę naładować. No, 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 no. Tak, tak, właśnie tak. Tam jeszcze jedno niebieskie serduszko zostało. Wiem o tym. Natomiast zgarnę je troszkę później. Jak już pokonam bossa. Bo mogę tutaj stracić to niebieskie serce i jakbym stracił po prostu kawałek czerwonego, to czerwone mogę bardzo łatwo uleczyć.
A, no a niebieskiego nie, tak? O chuj, o chuj, o chuj! No właśnie o tym mówię. Kurwa mać! Baterio, działaj. Co tu pobiegać na... Kurwa, no! Widzicie? Dokładnie o tym mówiłem. Czemu bateria nie działa? No i tyle. Nie zadziałała w ogóle. Tears up. The stars. I możemy zbierać. To w takim razie... Ja mam dużo serc, zajrzę sobie jeszcze tu, tam na górę. Wiecie, o co chodzi. Serc mam dużo i w ogóle, więc mogę tam zajrzeć na spoko. Nie wiem, czemu bateryjka nie zadziałała. Jest mi bardzo smutno z tego powodu. Ani razu mi nic nie zrecharge'owała. Dwie piguły. Telepils, świetnie. Żeby tam wejść, będę musiał ponownie zmarnować pół serduszka. Ale bieda. Ale idziemy. Bo muszę po pierwsze odzyskać kartę. Po drugie sprawdzić tą pigułę. Full health, świetnie. A tym się stąd wyteleportuję. W sumie bardzo bez sensu, bo i tak bym sobie zdrowie odnowił, ale... No nic. Zgarnę to. Jakoś tak dziwnie to wyszło. No nic. Taka sytuacja. Niebieskie serce dla mnie i skaczemy w dół. Schodzimy, zeszliśmy już na poziom. O, super, teraz Blood Donation Machine. Kiedy wszystkie kurna pieniądze, znaczy kiedy całe moje serca, wszystkie zostały na poziomie niżej. Czy to ta gra próbuje być zabawna? Nie wychodzi jej to, na razie jest tragiczna. Kurde. Kurde no. Pieprzone muchy z dżadżami. Nie no, mam to w dupie. Masakra jakaś. Straciłem wszystko, co miałem. Klepsydra? Nie. Drugi jednorożca? Jeszcze potem przerzucę. Nadzie chcę z kostką chodzić. Kolejny Blood Donation Machine. Ej! To może na tym poziomie nie będzie żadnych serc. Byłoby fajnie, prawda? Świetnie, cudownie. Co my mamy w skrzyni? Pół serduszka. Brzmi okej. Muligany i po muliganach jeszcze te czaszko strzelby. Rum, durum, 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 durum. Mogłem nie brać tego węża, ja go wziąłem tylko dlatego, że nie wiedziałem, co on robi. No nic. To D6 zdecydowanie wymaga większego planowania niż ja w tym momencie prezentuję. Kurwo no! Chciałem go zestrzelić, zanim będzie mógł mnie zabić i tyle, o. Proszę. Tak się skończyło, że straciłem całe niebieskie serca. Ja Boże! Zdychaj. Dobra, mam tu całe serce do wydania. Raz. Dwa. Hejs się musi zgadzać. Możemy znowu przerzucić. Itemek. Kurwa, co... Ja w ogóle... Już nic nie powiem, już nic nie powiem. Mogłem to użyć, o. Growth Hormones, świetnie. Mogłem to kurwa użyć, żeby na Blood Donation Machine nastukać pieniądze. Nie, Gimper, po co? Po co? W ogóle zero pomyślunku. Zero. Jestem teraz bardzo szybki. To fajnie. Cieszę się bardzo. Prawie tak bardzo jak z tego, że nie mam już żadnych niebieskich serc. Kurwa mać. Dobra, podniesiemy tą monetę. Okej, 3 gridy. Bardzo groźnie. Na szczęście jestem za przepaścią. O tyle dobrze, nie? Idziemy tu. Ostrożnie, ostrożnie. Bo to będzie wrzucać pająki. Nie idzie mi tak źle wcale, ale no, mogło być o niebo lepiej oczywiście. Okej, okay. Trochę za wcześnie to podniosłem, ale nic. O, Knight. Dobra, powinienem go tu załatwić. Super. No to na bossa, no. Co tu dużo gadać. Ojej, nie lubię tego gościa.
On jest trudny do pokonania. Dobra. Bomba na szczęście pomogła. Tu mam dodatkowy health i mam też dodatkowy health. To przerzucenie niczego nie dało. Natomiast tu mam jeszcze jedno serce. Co oznacza, że mogę raz jeszcze zagrać na maszynie. Dwa razy, przepraszam. Czy powiedziałem raz? Chodziło mi o dwa razy. No i mogę rozwalić tę maszynę. Raz. Dwa. Świetnie. Jeszcze raz mogę zagrać na tamtej. Kabum. I mogę ją wysadzić. O, nikel, świetnie. W związku z tym wejdę do sklepu. Bam, friend. A ja nie mam kostki. Orzesz w chuj. No dobra, nie biorę bam frienda. Zmarnowany klucz. Lecimy do wyjścia w takim razie. Lecimy do wyjścia. Bam frienda nie biorę. Myślę, że mi się nie przyda na razie. Jakbym go tak później zdobył, to okej, ale teraz nie. Zdecydowanie nie. Bierzemy serduszko i na Wałbrzych. The Caves 2. O, to są te szarżujące cholery. No tak. No tak, no tak, no przecież. Mordki mi się uśmiechają, to znaczy, że są szarżujące. A co robi ta piguła? Balls of Steel, świetnie. Lepiej by było, gdybym wiedział o tym wcześniej, ale cóż. Teraz natomiast będę bardzo w potrzebie, żeby zdobyć klucz. Ponieważ, gdyż jednakowoż nie posiadam takowego. I wypadałoby, żeby gdzieś go dostać. Pistula! Ona jest bardzo wolna, więc ją trzeba... Aha, nie, to zniszczenie jej nad przepaścią nic nie da. Czy zniszczenie tych mniejszych nad przepaścią sprawi, że... Kurwa. Że przeciwnik się nie pojawi. O, Eternal Heart. Ale to na końcu go wezmę. Okej. Mam już na tyle silne łzy, żeby jednym strzałem zabić tego gościa. Tak. Eternal Heart to jest świetna opcja. Trzeba tylko na koniec poziomu go pamiętać, żeby zgarnąć. Golden Key, czy tam Skeleton Key, mniejsza. Golden Key. No ja pieprzę! Gnoju wstrętny. Jakbym go zgarnął, to już zaraz bym go stracił, bo mi się niebieskie serca kończą. Okej, okej. O, dobra. Trochę bomb. Ale najważniejsze jest to, że mamy klucz w tym momencie. Nie, nie tędy. Nie mogę wziąć Eternal Hearta. Najważniejsze, że mamy klucz i możemy wejść tu. Dead Bird? Nie. Anarchist Cookbook? Tym bardziej nie. Poszukamy kostki gdzieś indziej. A ta bateria, którą podniosłem, to nie jest tak, że jak użyję jej temu, to po prostu zostają mi dwa paski użycia zawsze? Nie wiem w sumie. Niebieskie serduszko, muszę pamiętać, żeby wziąć potem. I gnoju wstrętny. Jest kluczyk. No teraz już niepotrzebny. Tak naprawdę jest pokój z bossem. O, kostka, mogłem iść przed wejściem do tego poziomu. No ale nic. Taka sytuacja. Dobra, lecimy w takim razie spróbować raz jeszcze przerzucić tamten przedmiot w treasure roomie. Zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. Tutaj jeszcze sekretny pokój powinien być. Zgadza się. Dużo monetek. Będzie można posłuchać żebraczka tak długo, aż da nam przedmiot. Super. Super. Lloyd Rage. Podoba mi się. Znowu speed zwiększony. Zapierdalam po tym poziomie. To w sumie najpierw go postukam. Już nie, najpierw naładuję... Ja, moment.
idę go postukam, dlatego że będę mógł przedmiot potem przerzucić, jak przejrzę inne pomieszczenia. I dwa. I trzy. I cztery. O, już jest. To mapa! Świetnie, mapy nie zamierzam przerzucać. No i odkryła mi mapa, że tam jeszcze trzy pomieszczenia są. Kompas byłby lepszy oczywiście niż mapa, no ale nie można mieć wszystkiego. Mapa też się przydaje. Poza tym jak do mapy dobierę kompas, to już jest w ogóle full komplet i dziękuję. Więc nie ma co narzekać. Tutaj oczywiście klucz. To jest ta księga, tak? A spróbuję ją przerzucić. Nie mogę jej przerzucić. Envy. W sumie mając baterię, myślę, że będzie całkiem spoko wyjściem. Zabijmy najpierw tego Envy'ego i pomyślimy zaraz. O, jeden super Envy tutaj wyskoczył z niego. On się rozpadnie na trzech, prawda? Tak mi się wydaje. Tak. Te ślimakowate strzały są bardzo dobre przeciwko Envy'emu. Bez większe prawdopodobieństwo po prostu, że na kogoś trafią. No, albo ewentualnie, że przelawirują między przeciwnikami. Tutaj bardziej ten triple shot ma znaczenie niż Snake. No i duży zasięg ma znaczenie na pewno. Jeżeli te strzały będą leciały dość długo, no to oczywiście też większa szansa i tak dalej, i tak dalej. Także pokonanie Envy'ego w tym momencie nie jest bardzo trudne. A to, że mam dużą szybkość, to jest w ogóle miód na serce. Już nie taki groźny. Jak została jedna malutka kuleczka. I dwa klucze, super. Prosto do mnie kluczyk. Muszę pomyśleć, czy chcę Book of Revelations. Jak ją wezmę, to kostka tutaj tak zostanie, więc mogę jej na pewno użyć. I przerzucić. Tak myślę, o. Kompas, bosko. Wezmę do tego niebieskie serce. W ogóle najlepszy deal życia. Deal. To był dobry deal. Myślę, że tak, myślę, że to był dobry deal. A, Eternal Hearta wezmę po pokonaniu bossa już. Dum, 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 dum. Tych niebieskich serc mam tyle, że wezmę tutaj to. Spoko. Jest moim zdaniem bardzo dobrze i jesteśmy na dobrej drodze, żeby żeby przejść gdzieś daleko. Ała. Już się dałem trafić. Kurwa mać! Gnoju wstrętny. To po jeden zabiera, skurwysyn. Żryj to. Ej. Ty mi tu nie ej. Co my tu mamy? Nie wiem, co te przedmioty robiły. Może odpalę szybko Wikię i sprawdzę. Binding of Isaac Wiki. Nie PL, żadne PL. Items. You can get items, 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 Devil Room items. No dobra, szukamy i teraz tak. Wrath of the Lamb. Nie, to jest tak. Pak. Ten pak mi robi chyba, że moje strzały są. Przezroczyste. W ogóle ta bateria, którą podniosłem, tak. Leaves Isaac with two bars already charged after using an item. No. Natomiast ja nie szukam tego. Ja szukam. Księżyca szukam i paktu krwawego. Jest pakt. Zwiększa damage o pół, fire rate to 0,7 i dostaje dwa soul hearty. Okej, okay, chociaż jak na dwa serca to nic rewelacyjnego. I ten półksiężycek, co on mi robi? Półksiężyc. Tu jest. Grants Isaac Flight and Spectral Tears. Za dwa serca myślę, że żadne z tych się nie opłaca. Mógłbym ewentualnie spróbować to przerzucić, ale nie mam gdzie, więc po prostu idę po Eternal Hearta. Tutaj tego sobie mogę raz użyć. Wysadzić bombą. A całe serce dostanę. Wezmę Eternal Hearta. I tyle. Myślę, że to tyle na dziś. Moi drodzy. Schodzimy na poziom niżej. Opla. Pierwsze nekropolis. Dobra, idziemy tutaj, bo tu będą knigi. Kniżku. Z tych chyba duże pająki wyskakują. Nie, też małe. Dlaczego to jest innego koloru?
Częściej pewnie. Im więcej healtha. Zajrzyjmy do książek. Oh yeah, jest to. The Book of Sin jest super. Jest Book of Shadows. Czyli to, do czego bym dążył. Ale jeszcze kostka mi się na tym poziomie przyda. Book of Shadows wezmę na koniec tego poziomu chyba. Zajdę do sklepu. Super grid, cholera. Ten duży zasięg mi się tu niesamowicie przyda. Duży zasięg jest potrzebny do walki z Super Gridem, jeżeli chcemy cokolwiek ugrać. Gnoju. Mam nadzieję, że dużo fajnych rzeczy z niego wyleci. Ała. Ała. Lepiej, żeby wyleciało. Bo mi za skórę już. A, myślę, że już zginie, cholera. Dobra, no raz mnie uderzył, nie jest tak źle. Kurwa, dwa razy wykrakałem. O, ale 25-centówka z niego wypadła. No, trafrze w nią. A quarter. Fajnie, okej. Nie jest źle wcale. Jakie to jest fajne w ogóle mieć pogląd na całą planszę, nie? A, kolejne trzy monety. Tutaj nic. Ostrożnie. Nienawidzę tych masek, one są tak mocne. Nie możemy ich zabić, a przeszkadzają nam w walce strasznie. Ała! Wracał karty, świetnie. Na koniec poziomu bardzo chętnie je wezmę. Okej, 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 okej. Świetnie. Jakaś piguła nieznana. Speed down. W sumie to okej, bo miałem mega dużego tego speeda. Też nie było jakieś... Ała! Też nie było jakieś super. Kurwa mać. Podrapać się muszę. Ojejku. Będę musiał się gdzieś leczyć. Okej, tutaj się przedostanę. Gasimy sobie te złośliwe ogniska. No będą potrzebne dwie bomby, niestety. O, wow. Chcę najpierw kluczem treasure room otworzyć. Fuck, nienawidzę takich pomieszczeń. One są straszne. Dobra. Shoot the whoop w życiu. To jest bardzo słabe. Żyletka. To mi pozwala opuścić sobie... Kurwa! Myślałem, że to działa inaczej! Przepraszam! W kurwę jeża! Tak mało serca mi zostało, muszę wziąć te niebieskie. No sorry. Biedny prosiaczek. Myślałem, że to suszarka. Nie mam już po co żyć. To jest jedno serduszko, super. W takim razie, no lecimy. Tamto w... Myślę, że to działa tak, że nam zabiera to i daje dwa spektral hardy. A nie, to kucia łapka tak działa przecież tylko. Nie wiem, co ja sobie myślałem. Znaczy, powiedziałem, że to sobie myślałem, ale... Nie wiem, skąd taka myśl mi się wzięła. Bardzo głupia myśl. Klucz! Super, dwa klucze. Akurat na dwie skrzynki. Genialnie. Wow, ile itemów. The Chariot, super. Kolejny klucz. Rozwalimy tutaj te skały. Celem dostanie się do pieniędzy. Jakbym teraz dostał mana equal power, to byłoby super. No ale pewnie nie dostanę. Takie życie. Na freestylu, ale zgodnie z planem. Ała. Wow. Ale nyga, nyga, nyga. Okej. Nic się nie bać. Damy radę.
Super! Przeszedłem! I teraz możemy z powrotem polecieć do Treasure Roomu celem zrerollowania tamtego itemku. Zobaczymy, może coś fajnego nam wyleci. Ta letka to jest bieda straszna. Okej. Okay. Demon Baby jest spoko. Ono samo strzela i to bardzo mocno. Także to już jest fajny item. Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie jest to fajny item. I myślę, że nie będę miał więcej co przerzucać na tym poziomie. Chociaż jeszcze w sklepie chyba tam mam coś do przerzucenia, prawda? Czy nie, w sklepie był super grid. W sklepie był super grid. Więc tutaj mogę sobie już wziąć Book of Shadows, który nam się bardzo przyda. To jest mocny itemek, zdecydowanie. A, widzicie, nawet samo z siebie już zaczął tą maseczkę atakować. Widać, nie lubi maseczek. I oplala, i oplulu. No, mając Book of Shadows i The Chariot za nadrzu, no to jest bardzo okej, jest. Muszę przyznać. On nie ma też jakiegoś dużego zasięgu, ale no, trzeba przyznać gościowi, że pomoc jego jest nieoceniona. Strzela często i całkiem sporo obrażeń zadaje mimo wszystko. Klucz. Fuck! Kurwa, podwieszony grid. Było mi użyć Chariota. No i to mój zasięg powinien mi pomóc wygrać walkę z tymi robaczywymi pizdami. Okej. Okay. Na środku skrzynia, oczywiście. Nie omieszkam pójść sprawdzić jej zawartości. O Boże, to jest jedna z tych pułapek, na którą daje się robić zawsze. Bloat. O chuj. Tychaj, gnoju. No i dostałem jeszcze masakrę jakoś. Dziękuję. Co jest za biczyk? Shoot speed up. Myślę, że aha, to jest tylko tak, jak strzały szybko lecą, a nie jak szybko strzelam. No spoko. Arcade room! To lubimy! O, czarna pijawa. Ostrożnie. Jest jeszcze jakaś taka wzmocniona, dobra. Wybuchła, jest pieniążek. Możemy wbić do arcade roomu. Turururum, dum dum, dum dum dum, tururum dum. Tyle pieniążków. Tyle dużo pieniążków. Będę chciał, o właśnie, rozwalić tą maszynę. Produkuj pieniądze! Póki jest nieśmiertelność. Dobra. Masę hajsu wyprodukowałem. Nie będę tutaj za dużo grał raczej. No się myślę, że nie ma sensu was męczyć. I tak mam tonę hajsu i zbyt wielu rzeczy tutaj nie ugram. Ewentualnie poczekam, żeby ze dwa kluczyki zgarnąć. Bo kluczyki to jest dobra rzecz. Tutaj wybuchła, dostanę pigułę, to są telepilsy. I gdzie? Okej, spoko. The Game Kid. Tego Game Kida też bym wykorzystał, żeby nabić pieniążki z Eevebuga. Eevebug czyta. Ugotują mnie tutaj te muchy, coś tu masakra jakaś. Wow! Wow, jakoś to w ogóle przeżyłem bez straty zdrowia. Nie wiem jakim cudem kompletnie, ale... Ale okej, zrobiłem to. To jest ważne, że zrobiłem. Jedna duża została. Tą księgę bym tutaj naładował przez te pomieszczenia, zamiast iść z naładowanym GameKidem i nic z nim nie robić. No, to był błąd. Fuck. Mamusiu, umieraj! Mamusia, to ściera, niech teraz umiera, yo! Okej, świetnie. Pójdziemy go teraz wykorzystać. Arcade.
Nie, śmiertelność, tu. Wiem, kiedy mi się już nie przyda. Wezmę Eevee Buga. Wezmę Eevee Buga tam i zamienię go z kostką teraz. Super, mega sposób na produkcję hajsu. Polecimy teraz w takim razie w stronę, myślę, sklepu. Mając tyle hajsu, będę sobie w stanie na pewno coś fajnego kupić. Poza ciebie kupię po prostu wszystko, co będzie w sklepie, no nie? Ja nie mam tutaj za bardzo dużo do gadania, do filozofowania, czy jakichś innych dziwnych rzeczy. Tu serduszka, Milusio. Czarne pijawy. Skąd mi się czerwone wzięły? Nie wiem. No! To jest groźne. The Hierophant. To mi daje dwa niebieskie serduszka, jeżeli się nie mylę, także super. Weźmiemy sobie to jakoś tam przy... albo już tam od razu zużyję. To się będę pieprzył. No nie? Nie ma sensu. Idziemy sobie naprodukować jeszcze trochę hajsu. No bierz to! No, a nie, kurwa, to już wziąłem. Ja pieprzę, dobra, zwaliłem. Hajs się musi zgadzać. A, i raz się zraniłem. No ale nic to. Zresztą kto by się tam przejmował, że dwa razy za mało, skoro tak mam 90 monet, nie? To jest w pytkę. I jeszcze troszeczkę. Idziemy do sklepu. Przez te pajęczynki się trzeba przedrzeć. O, diabełek. No okej, no. Co tam? Wezmę. To jest full health, świetnie, idziemy do diabełka. I Balls of Steel dwa razy. Boże, jak cudownie. Chodź tu, diabole. Dawaj. Dawaj, co masz. Dawaj, co masz, gnoju, mówię do ciebie. The Devil. To mnie przenosi do Devil Roomu, prawda? Świetnie. Forever Alone. Może być. Myślę, czy wziąć wulkan. Nie, zaraz Balls of Steel chcę zużyć teraz. Okej. Mając tyle healtha, mógłbym się pokusić o... kurwa... o Devil Room, chciałem powiedzieć. Aha, mogę wziąć albo full healtha, albo The Devil. No to biorę The Devil i skoczę teraz. A nie, to nie jest Devil Room, to jest jakieś wzmocnienie. No dobra, okej. Full health i tak lepszy. Okej. Dobrze idzie. Ja bym powiedział, że pięknie. Dobra. Ciebie, muszko, zabijemy. Ciebie, muszko, też. Dziękuję. Zajrzymy na arenę. Zwykła skrzynia, to mi się nie opłaca. To jest miniboss. Super slot. A czemu się charakteryzuje? Więcej kulek po prostu? Spoko. Aby coś ciekawego z niego wypadło w zamian. Bo nie jest jakiś bardzo groźny. O, pająkami może też żygać. Ble. Masakra. Fuj. Mamy tutaj bobskers. Co znaczy, że wszystkie nasze bomby będą trujące. Cudownie. Teraz pójdziemy jeszcze naprodukować. Znaczy, i tak musimy udać się w tą stronę. Więc przejdziemy przez... Przejdziemy przez... Treasure Room. Tam sobie napakujemy jeszcze troszeczkę monet. Tak w ogóle nie mam już żadnego klucza, to ciekawe. Już mam 100% hajsu. Dobra. 99, dziękuję. Między innymi nie muszę się tutaj po to wracać. Teraz money equal power by mi dał mega kopa. Super byłoby dostać ten item. Kurwa, no podwieszone gridy szmaciarskie.
głupia mucha. Kurwa! Ja się dałem zrobić. Zajrzę tu. O, jakieś ludki. Śmieszne. No, nie no, bardzo śmieszne. Straciłem zdrowie. Super, bardzo śmiesznie w ogóle, zabawnie i ekstra, mega. Dobra. Nic mi nie wypadło, serio. O nie, o nie, o nie, o nie, gdzie ja się kurwa tutaj wbiłem. Tragedia jakaś. Dobra, porozwalałem do serducha. Już jest lepiej. Okej. Macha tam poleciała. A kurde. Proszę bardzo. Nienawidzę takich pokojów z maskami i sercami. Jakaś tragedia. Nie wiem sobie z tym radzić kompletnie. Murwa no. Podwieszone gridy. W podwieszonych Mercedesach. Mama! Moja mama! Drap, drap. Dobrze, jak się muszę skupiać, to mnie nos swędzi. To takie przekleństwo jakieś. Czyli bombki bardzo się przydadzą. Tylko trzeba je odpowiednio używać, nie? No i brawo. Wdepłaby. O, dobra. Ała. Super. O, świetnie, więcej pieniędzy. Jakże się cieszę. Jakże jestem szczęśliwy. Niesamowite. Teraz byłoby super znaleźć kocią łapkę. No ale nic. Pójdziemy tu. Kocia łapka w Devil Roomie by mi teraz wygrała tą grę. Bo mam Polaroida. Ała, no naprawdę w to wszedłem. Boże, ty mój. Co ja narobiłem? Poszedłem tu tylko po to, żeby tutaj się dostać. Co nie było zbyt mądre, bo to samo mogą zrobić w innym miejscu, ale już mniejsza. Womb, 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 womb. Coś czuję, że ta gra skończy się szybciej niż mi się wydaje. Womb jest po prostu za trudny na moje umiejętności. A, nie, wcale nie, po prostu teraz za słabo gram i tyle. Kabum. Boże. Dziękuję. Tych bomb trzeba używać. Kupieli Jelita. Dobra. Co tam serduszka? Co tam, co tam? Dobra. Myślę, że ktoś się bawi tym Blood Donation Machine. Chyba nie. Mam full hajsu. To jedno serduszko tam więcej też mnie jakoś bardzo nie uratuje. Może wypaść Eevee Bug, który w ogóle będzie nieprzydatny i tyle. Ała. Trzeba zbadać, co ta pigułka robi. Bombsar Key. No świetnie, jestem bez bomb, za to mam 6 kluczy. Genialnie. The Hanged Man. Nie potrzebuję. Full health zdecydowanie bardziej. I co my tu mamy? Conquest. Kurwa, jestem niezgroźny. Ała. No chodź tu. Specjalnie tego zużyłem, żeby ty... Ja pierdolę, no. Masakra jakaś. Cała tarcza w pizdu, nie? No i znowu! Nie, ja pieprzę, jak mnie to denerwuje. Gnoju wstrętny. Dobra, Polaroid mi tu dupę uratował.
Ale masakra. Jak on szarżuje, to jest straszne, cholera. Ała. Okej. No cholera. Dobra. Tutaj przed, no. White Pony. Myślę, że bardziej to. I tak bardzo słabo. Utero drugie, a ja... a ja trzy serduszka mam. Pójdę w stronę Arcade Roomu, zdecydowanie. Zdecydowanie Arcade Room jest czymś, co może mi uratować to podejście i będę musiał w nim troszkę przesiedzieć. Przejdę tędy oczywiście. Nie, nie przejdę tędy. Co to jest? Eternal Life? A design, który sprawia chyba, że jak zginę, to wskrzeszę się jako ten, Blue Baby. Blue Jetty chciałem powiedzieć. Tyle kluczy mam, to co otworzę. O, jest bomba, super. Ale to przejście jest już zamknięte, Boże. Masakra jakaś. Mózgi. Złe mózgi. Dobrze, że ten Ang w sumie. Strasznie spoko. W związku z tym może udam się do Sheolu i spróbuję zabić szatana jako Blue Baby. Blue Baby jest tak słaby, że w życiu by mi się to nie udało normalnie. O, oczy. Cholera. Zagapiłem się, bo mi kurwa telefon zaczął dzwonić. Masakra. Co tu się dzieje? Tu jeszcze jest małpa. I kolejna bomba, no ale teraz już nieprzydatna raczej. Jakieś martwe płody. Fuck me. Kurwa! No dobra, no to się wskrzeszę jako Blue Baby. Świetnie. Polaroid będzie działał, to tyle dobrze. To tyle dobrze, że Polaroid będzie działał. O! Maszyna do soul kartów. Niech ona szybko nie wybucha, błagam. Tylko nie kleszcz. Odsuń się, kleszczu. Za Chiny ludowe cię nie wezmę. Wszystko tylko nie kleszcz. Ciąg sam sobie jest całkiem spoko, ale... ale nie chcę Polaroida. Polaroid jest zbyt mocny na Blue Baby. Żebym kleszcza wziął. Nie ma szans. Trzeba być bardzo, ale to bardzo ostrożnym. I nie mam jak go wybić, nie niszcząc tamtej maszyny. Tak to bombą bym się go pozbył, nie? Gdzieś go wystrzelił w kosmos. Dawaj mi soul karty, gnoju. Wybuchła. Ale gówno. Straszliwe wręcz. Nic nie zyskałem z tego wszystkiego. Tragedia jakaś. No nic, no idziemy do bossa. Ale wątpię, czy jako Blue Baby uda mi się tam cokolwiek zrobić. Najgorsze jest to, że zmarnowałem Anka tak wcześnie. To było strasznie słabe. A, ła! Małpo. A, super secret room. Ciekawe jestem, co tam będzie. Pewnie nic przydatnego dla mnie. O Boże, wlazłem tu nie zabijając tamtego ziomala. Serio? No nic. Ta maszyna jest bardziej szczęśliwa, więc... will all die one day. Dzięki za info. Dawaj mi soul hearty. Głupia maszyno. Masakra jakaś. Co za karta? The Devil. Okej, spoko. Ale Polaroida to ja wezmę, co? Dawaj, soul hearty, no. Głupia maszyno. Ja pierniczę, no jak ona mnie denerwuje. Nie give up, tylko daj mi soul hearty.
Dawaj to, kurwo! Nie pokonałem czada przez to, że tu wszedłem. Justice, może być spoko. Żadnego Soul Hearta. Świetnie. Bring him the photo. Look to La Luna. You will die alone. The Chariot. Chyba wolę The Devil. Tak myślę. O, Polaroid kolejny mi wyskoczył. Ciekawe. Nie you are throwing your life away, tylko dawaj no. Ponoć ta gra to jest to, co Isaac sobie rysuje, więc mógłbyś sobie łaskawie, Isaac, narysować, że wypada ci Spirit Heart. Dziękuję. Dawaj jeszcze. Będę tu siedział tak długo, aż nastukam kurwa cholerne Soul Hearty. Look to La Luna. Two of Spades, co to mi daje? Klucze. Co to za karta? Może jakiś hierofant? Strength. To mi zwiększa wszystko o jeden. The Devil jest chyba lepszy. Think for yourself. Steven Leaves. O, masakra. Nawet ja zaczynam ziewać. O, Wheel of Fortune. Świetnie, dwie maszyny do stukania. Dwa razy szybciej będzie mi schodzić złoto. Czy to jest The Stars, to jest jakiś teleport. Wybuchło. A to się dzielnie trzyma dalej. Kolejny Soul Heart. Dawaj, dawaj. Wystukam te 44 monety, jak będę musiał. Ale cholera. Zrobię to. Go outside. Kolejny Soul Heart. Zwiększam sobie szansę na przejście tego. Mając Polaroida, to sytuacja zaczyna być dla mnie całkiem niezła. Jak dobrze było sobie nasukać tak dużo monet. Temperance? Co robił Temperance? Chyba Blood Donation Machine. Zgadza się, po prostu ją rozwalę. O. Look to La Luna. Marian Reproduce. Bring him the photo. Safety cup. Strength kolejny. Jeszcze większy jestem. Think for yourself. Flat penny. O Boże, jaka masakra. Czaszka. Dobrze, że tutaj nie ma kleszcza nigdzie. To by była tragedia. Jeszcze 23 monety. Stukam, no co mi pozostało, nie? Zużyję to wszystko. Zwiększam sobie w ten sposób szansę na zwycięstwo. Kerthorn to byłby dobry wybór. Ale myślę, że Polaroid lepszy. Biorąc pod uwagę, że jestem Blue Baby. Dawaj jeszcze jakieś Soul Hearty, bo mam nadal tylko 6. 7. Mam plus 2, bo mam 2 strengthy odpalone. The Lovers, świetnie. Bardzo mi się przyda z pewnością. 16 minut jeszcze, spoko, już długo to nie potrwa. Po prostu możecie sobie przewinąć, jeżeli coś jest nie tak. Ask again later. We will all die. Question authority. Don't leave the house today. Nie dawaj mi głupich przepowiedni, tylko kurwa serca. The moon. Kurde, tyle nie grałem w Isaaca, że pozapominałem serio, co te karty robią. Z
Zastanawiam się, czy Strength przypadkiem nie był lepszy od The Devil. No mniejsza. The Devil chyba bardziej zwiększa obrażenia. A Strength po prostu wszystko o jeden. Dawaj ziomeczek, ostatnia moneta. I nic. A i nie mam też bomby, żeby to rozdupczyć, dobra. Czy trzeba jakoś się dostać do... Jest The Devil. To jest jeszcze Polaroid. Super. I tyle. W związku z tym tyle. A zostały mi w ogóle te serca, które dostałem ze Strength. Może dlatego, że one były niebieskie i dlatego się tak zrobiły. No to spoko bardzo. Mi tam pasi. Okej. Rozwaliłem tego gnoja wstrętnego. Oj, tu jest groźnie. A te lasery są straszne. W sumie z prawie przegranego podejścia zrobiło się całkiem niezłe. Balls of Steel. Genialnie. No z prawie przegranego podejścia zrobiło się prawie wygrane podejście. I ja bym był tutaj skłonny, żeby spróbować przejść katedrę. Chociaż nie, zrobię Sheol, bo Blue Baby chyba nie zrobiłem jeszcze Sheol, prawda? Musiałbym zajrzeć w achievementy. Gro, jesteś na Steamie, czemu kombinacja klawiszy Shift-Tab nie działa? Skoro jesteś grom na Steamie, no nic. Czas na mam tak. Isaac. Odpalę sobie to. Będę mocniejszy i w ogóle. Fajnie będzie. Bomba! No, trzeba najpierw monstro zabić, dobra. Speed down. Nie, zdecydowanie nie. Śmiesznie to wygląda, jak mam inną głowę niż ciało. W przypadku Blue Baby, dobra. Isaac! A, dwóch Larych. Lary Junia. Te kupy mi tu mogą nam przeszkadzać, trzeba się ich pozbyć na pewno. Oj, Isaac! O, nie! Nie! Kurwa, no, tak myślałem, że tak się skończy. Najci. Najci to jest zło. Ta muzyka jest przegenialna po prostu. Ała, dobra. Teraz już mogę w ogóle w nich biegać. Ci przeciwnicy są mega prości. Dobra, pomożemy sobie bombą. Dostaję mamuśka. Oj, już się spsuła. Głupia szmato, dobra. Rozwalam cię w ten sposób. Drogi śmiecie. Yeah. Sheol. Lecimy do Sheolu. Próbujemy pokonać diabła. Tutaj. Ała. Teraz skoro mam już tarczę, to ich wybuchnę. O, super. I odkryłem też sekretny pokój w związku z tym. Super grid w pokoju tym, naprawdę. W sumie mogę wyjść. No, wyjdę po prostu. Bo to nie miało sensu, jeżeli tam był grid i tak. W ogóle ciekawe jest to, że jeżeli podniesiemy bobskers i będziemy mieli wszystkie bomby trujące, to także i wybuchy powodowane przez przeciwników stają się trujące. Taka ciekawostka. O nie, to są ulepszone Isaaki. W sensie ulepszone knighty na Isaaków. Mają Isaaków na plecach. Oni są dużo szybsi, jak już nas znajdą. Chyba się rozpędzają po prostu, ała. Ała? Dobra, no i już będzie szatan. Pokonałem szatana, szatana. Pokonałem szatana, czarnego szatana. Najpierw Krampus jeszcze. Prosta sprawa, chcemy pokonać bossa, to najpierw musimy jego sługusów rozwalić. Znaczy to jest defole na nie Krampus. Wiecie, bo Krampus się nie rozwala.
A The Fallen tak. Muzyka genialna, jak na wszystkich walkach z bossami. Soundtracku no Isaacowi nie da się odmówić, cóż. Okej, okay. Ała. Yeah. Down, 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 down. Yeah, dobra. Chodź, Satan, chodź. Groźnie, groźnie. W sumie pokonanie go z takiej odległości jest mega proste. Wystarczy umiejętnie unikać tych pocisków, nie? No to już troszkę gorzej. Dobra. Co sobie, paszczurze, myślisz? Co sobie możesz? Gówno możesz. Powiedziałem raz. Dziękuję bardzo. Dobra, teraz się zaczyna najgroźniejsza część walki. Ponieważ on będzie, o właśnie, deptał. Trzeba cały czas biegać. Ewentualnie zrobić tak. I teraz możemy się nim zająć. Czemu? Co tak krótko? Czyżbym ja już wcześniej odpalił gdzieś? Znaczy nie wiem, bo kliknąłem tą spację, nic się nie stało w ogóle. Może miałem już odpaloną tarczę przez to, że trafił mnie kopytkiem i dlatego tak mało dostałem. Kurwa no. Kurde no. Kurde no. Ja, jeszcze trochę, jest. Forget me now. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, Blue Baby, wygrałem, dziękuję. Godzina 12, dziękuję. Dziwna ta muzyka jest tu, to co? Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i trzymajcie się, cześć!